W wyniku podzielenia z resztą liczby minus 400 przez 19 otrzymujemy wynik minus 22 i resztę 18. To jest taka uwaga ważna, reszta jest dodatnia. Co opisuje działanie minus 400? To jest 19 razy minus 22 plus 18. Wykonaj dane dzielenie z resztą, następnie zapisz dzielną jako wynik odpowiedniego działania według podanego wzoru. I teraz tutaj uważajmy, zobaczmy w ogóle jak to działa. Zobaczcie co ciekawego tu się wydarzyło przy dzieleniu tych liczb ujemnych. Bierzemy sobie minus 400 i dzielimy sobie przez 19. I zobaczcie, normalnie jak tak piszemy bezpośrednio, wychodzi nam minus 21 i tam kawałeczek. I teraz zobaczmy na osi liczbowej, co się dzieje. Tutaj mamy tam 0, tutaj będzie 21 na minusie, tutaj będzie 22 na minusie, a tutaj mamy to minus tam powiedzmy 21 z małym hakiem, czyli ten wynik dzielenia. No i teraz my się cofamy jakby lekko w lewą stronę, czyli bierzemy pierwszą całkowitą po lewo, na lewo od wyniku dzielenia i to jest jakby naszym wynikiem dzielenia. Czyli zobaczmy, te nasze minus 400 w takim razie zapisujemy jako pierwsza na lewo od wyniku, czyli minus 22 razy to, przez co dzieliliśmy, czyli mamy 19. I teraz zobaczmy, minus 22 razy 19 daje nam minus 418, a my musimy wrócić do minus 400. Zobaczmy na osi liczbowej, tu jest minus 418, tu jest minus 400, a tu jest 0, prawda? Czyli zwiększamy liczbę idąc w prawo. Czyli muszę z minus 418 dodać 18, żeby wrócić do minus 400, żeby pójść w prawo do minus 400. Stąd te 18, bo oni tutaj wyznaczyli, że ta reszta jest dodatnia. Taką tutaj właśnie zrobiliśmy własne dzielenia. Także no w regułę jakby widzimy, no bo intuicja co podpowiadała w poprzednim dla liczb dodatnich, to byśmy zrobili coś takiego. Mieliśmy na przykład 400 podzielić na tam 19, wychodzi nam 21, czyli byśmy zrobili wtedy, że 400 to jest 21 razy 19. To tam ile wyjdzie? 21 razy 19 to jest 399. Czyli to jest 399 i dodamy resztę 1. Zobaczmy, dzielenie 400 przez 19 dałoby nam wynik 21 i reszta 1. A dzielenie minus 400 przez 19 daje nam wynik minus 22 i reszta 18. Tak to tutaj działa. No i na to właśnie uczulam. I zaraz zrobimy sobie tutaj po kolei podpunkty, tylko najpierw porządek. Dobra, minus 248 na 23. Robimy to z kalkulatorem, żeby się nie pomylić. 248, zmiana znaku, dzielimy na 23, to jest tyle, czyli mamy minus 10 z hakiem, czyli wskakujemy na minus 11, czyli minus 248 to jest minus 11, bo się cofnęliśmy lekko w lewo, tak jak pokazywaliśmy, razy to, przez co dzieliliśmy, czyli 23 i teraz sprawdźmy, minus 11 razy 23, to jest minus 253, czyli tutaj jest minus 253 i żeby przejść do minus 248 trzeba dodać dodatnią resztę, trzeba dodać dokładnie 5. No i mamy w podpunkcie A liczbę dzielną zapisaną jako takie działanie. Podpunkt B mamy minus 146 na 54. Zobaczmy jak to tutaj zadziała, czyli bierzemy sobie 146 ze znakiem ujemnym, dzielimy na 54, mamy tyle, czyli bierzemy minus 3, czyli minus 146 to jest minus 3 razy 54, to możemy w pamięci policzyć, to jest minus 162, a my musimy przejść do minus 146, czyli trzeba dodać 16. Trzeba dodać 16 tutaj, czyli liczbę, jako liczbę dodatnią. Podpunkt C mamy minus 1231, no to lecimy z kalkulatorem. 1231 dzielimy sobie przez 6, znaczy tak, najpierw sobie zmieniamy znak. 1231, zmiana znaku, dzielimy na 66, cyk, mamy minus 18, czyli bierzemy minus 19, czyli minus 1231, to
To jest minus 19 razy 66 plus jakaś reszta. Zaraz sobie tę resztę wyszacujemy i robimy 19 z minusem razy 66. To jest minus 1254 tutaj. Żeby z minus 1254 przejść do minus 1231, no to ile musimy dodać? No tak, z 54, żeby dojść do 50, to dodajemy 4 z minus 54, czyli będzie tutaj 23. Będzie tutaj 23 do dodania. Jeżeli mamy wątpliwości, to bierzemy sobie, wykonujemy działanie. Możemy znaki na chwilę pominąć, jedno od drugiego dodajemy. Co do modułu większego, czyli 1254, odjąć 1231. Mamy 23 i to jest to, co dodajemy. Podpunkt D. No i znowu to samo postępowanie. 20 079 zmiana znaku przez 138, cyk, wychodzi tyle. Bierzemy zatem minus 16, czyli minus 2079 to się równa minus 16 razy 138. Dodać reszta z dzielenia, zaraz ją wyszacujemy, tylko najpierw to sobie policzmy. W tym celu bierzemy kalkulator. 16 razy 138 to jest tyle, tylko że ze zmienionym znakiem, czyli minus 2208 minus 2208. No i ile trzeba dodać, żeby otrzymać minus 2079? Tak jak pokazywałem przed chwilą, znak usuwamy i odejmijmy sobie to 2079. Wychodzi nam 129, które musimy tutaj dodać. No i voilà, mamy wszystko. Jeżeli jakieś pytania, to śmiało w komentarzach. Jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania i do lajkowania. Pomoże to w dotarciu do większej liczby osób. Dziękuję i zapraszam na kolejne zajęcia.